pierwszy wniosek. Pierwszy wniosek był następujący. Tony planet są to częstotliwości, które mogą, ale nie muszą wzbudzać archetypy energii, czyli różne reakcje, zachowania, wrażenia, sny, doznania, doświadczenia, pewną modalność, pewien klimat, pewien nastrój. Czyli są to częstotliwości, które mogą to robić, ale nie muszą. Całkiem możliwe, że zależy to od okoliczności i te okoliczności to nie muszą być tylko okoliczności dźwiękowe, czyli dźwięki towarzyszące, ale ogólna sytuacja. Wiadomo, że inaczej człowiek będzie reagował na bodźce, jeżeli jest pobudzony i zajęty swoją codziennością, a inaczej będzie reagował na bodźce, kiedy jest odprężony. Tak więc te częstotliwości, one mogą wzbudzać pewne archetypy energii, nie muszą. To stało się dla mnie w miarę jasne. To już było dla mnie oczywiste dużo wcześniej, jeżeli chodzi o oddziaływanie dźwięku, z racji, że dźwiękiem już się zajmuję od ponad 25 lat, tak więc no jednak trochę doświadczenia w tym czasie zdążyłem zebrać, aczkolwiek nadal uważam, że pomimo wielu opracowań dźwiękowych, jakie zrobiłem i wielu opracowań programistycznych, jakie mam za sobą i też opracowań badawczych, nadal uważam, że dopiero liznąłem wierzchołek góry lodowej, także dźwięk naprawdę ma dużo do zaoferowania dla badaczy, dla poszukiwaczy. Następny wniosek, jeżeli chodzi o tony planetarne, był następujący. W zasadzie nie są to ściśle ultraprecyzyjne, sztywne, czy może ściśle ultraprecyzyjne częstotliwości, radykalnie precyzyjne. Powiedziałbym dzisiaj, że raczej są to wąskie pasma częstotliwości z pewną częstotliwością środkową. Pasma, które będą wywoływały specyficzne oddziaływanie. Ta częstotliwość, ona może być trochę mniejsza, trochę większa, ale ona zawsze będzie gdzieś w pobliżu i będzie wywoływała takie oddziaływanie. Jak szerokie są to pasma? Przypuszczam, że może się to mieścić w granicach trochę mniej jak 1,5 tonu, czyli trochę mniej jak 100 centów. Przypuszczam, że to będzie gdzieś w okolicach 30 do 50 centów maksimum, a w takim optymalnym zakresie to będzie około 17 centów, 17-20 centów, czyli w okolicach 1%. Czy to dużo, czy to mało, to już trzeba byłoby usiąść sobie przy jakimś programie komputerowym i generować częstotliwości i słuchać różnic. Uważam, że jest to całkiem spora rozpiętość, jeżeli chodzi o pole manewru. Ale kluczowe jest to, że nie mówię tutaj o jednej częstotliwości, tylko mówię o częstotliwości i pewnym zakresie wokół tej częstotliwości, zakresie, który będzie wywoływał podobne wrażenia, podobne reakcje. I w związku z tym, że mówimy o pasmach częstotliwości, a nie o ekstremalnie dokładnych pomiarach, w związku z tym, że mówimy o pasmach, niektóre pasma częstotliwości mogą się na siebie częściowo nakładać, a więc jeżeli tony planet są gdzieś w pobliżu siebie i te pasma się na siebie trochę nałożą, będziemy mówili o być może dominacji jednego zakresu, jednego tonu planetarnego, ale człowiek może reagować w specyficzny sposób na ten mniej dominujący zakres, tak więc tu nie ma reguły. W każdym razie możemy powiedzieć, że pasma tonów planetarnych mogą się na siebie nakładać w pewnym zakresie, jeżeli są to częstotliwości położone dosyć blisko siebie. I będziemy w tym momencie mieli oddziaływanie, które jest swoistą wypadkową całego archetypu energii, całego oddziaływania psychologicznego, czy psychoenergetycznego, czy psychoemocjonalnego. Konwencja, terminologia zależy już od tego, kto jakie używa, kto czym się zajmuje. Następnym wnioskiem, jaki do mnie przyszedł, jest to, że te pasma częstotliwości, czy te częstotliwości tonów planetarnych, i o tym już mówiłem wcześniej, one, nawet jeżeli one są przypisane nutom i archetypom energii, które są powiązane z nutami, miejmy pewną jasność. Tony planetarne, one wcale nie są tożsame z nutami, one wcale nie są precyzyjnie, dokładne, idealnie nałożone z nutami. One są w pobliżu nut
I archetypy energii tonów planetarnych odpowiadają nie tyle temu, co się mówi o nutach, o systemach nutowych, bo wiemy, że systemom nutowym też są przypisywane różne archetypy typu na przykład czakry i pewne rodzaje zachowań i reakcji. Ale powiedziałbym, że tonom planetarnym bardziej są przypisane archetypy astrologiczne, które mogą, ale nie muszą pokrywać się, mogą, ale nie muszą być pokrewne z archetypami energii, które gdzieś tam oscylują w pobliżu systemów nutowych. Do tego za chwilę dojdę, bo to jest jeszcze taka jedna ciekawa sprawa z tym związana, ale o tym za chwileczkę. Temat, o którym mówiłem już wielokrotnie wcześniej, jest to, że archetypy energii są związane nie tylko z fizycznymi cyklami, a więc są przypisane nie tylko do częstotliwości, które odpowiadają autentycznym fizycznym cyklom ze świata rzeczywistego, ale archetypy energii są także przypisane do częstotliwości, które korelują, czy które są powiązane, czy które są transponowane z cykli formalnych. Cykle formalne, można powiedzieć, że jest to coś, co jest bardzo pokrewne czy bardzo zbieżne z tematem pól morficznych albo morfogenetycznych. Jest to swoista świadomość znaczeń, jakie przypisuje się pewnym koncepcjom i są to rzeczy, które gdzieś tam funkcjonują w świadomości społecznej, czy w literaturze, czy w rozmowach, czy w informacjach, które można znaleźć w internecie. Jest to coś, co traktujemy jako normalne, jako oczywiste i jest to coś, co, że tak powiem, funkcjonuje w zbiorowości. A w zbiorowości występują rzeczy, które jako czynnik rozpołeczności czy społeczeństwa akceptujemy. Następny wniosek, o którym chciałbym powiedzieć, dotyczy ogółem zakupu mis planetarnych, bo jak wcześniej mówiłem, mam jednak mieszane odczucia do tego, co się dzieje na rynku, ale też, żeby nie odbierać sprzedawcom i nie odbierać osobom, które zajmują czy handlują misami dźwiękowymi, żeby nie odbierać im dobrego imienia. Nawet jeżeli kupujemy na rynku misę planetarną, która jest misą pojedynczego tonu planetarnego, to nie jest tak, że ta misa ona jest źle opisana. Ona po prostu ma mało opisu, ale kupując misę planetarną pojedynczego tonu planetarnego mamy następującą gwarancję. Po pierwsze, będzie to misa, której przynajmniej jedna z częstotliwości pokrywa się z określonym tonem planetarnym i tutaj mamy od razu wskazanie tego określonego tonu planetarnego i mamy gwarancję, że będzie to jedna z częstotliwości dominujących w misie dźwiękowej, która z tym tonem planetarnym się pokrywa. Tak więc dla osób, które szukają szybkich rozwiązań, potrzebuje misę Merkurego, potrzebuje misę Wenus, potrzebuje misę Marsa, potrzebuje misę, której dźwięk planetarny będzie mocno wybrzmiewał, jest to idealne rozwiązanie. Jeżeli nie potrzebuję zbyt wielu informacji, biorę misę, która posiada pewną informację odniesienia, coś, co jest potrzebne mi w pracy. Jeżeli pracuję z tonami planet czy z pewnymi częstotliwościami, to wiem, że ta częstotliwość tutaj jest zawarta i w zasadzie inne mnie nie interesują. Tak więc w tych misach planetarnych, które kupujemy w sklepach czy wysyłkowo, które są opisane jako misy pojedynczych tonów planetarnych, nie ma nic złego. One po prostu mają opis adekwatny do pewnej grupy rynkowej. Ja po prostu do tej grupy rynkowej najwidoczniej się nie zaliczam, widocznie mam trochę większe zapotrzebowanie. No i przypuszczam, że nie jestem jedyną osobą, która chciałaby wiedzieć więcej na temat posiadanego instrumentu. Wcześniej powiedziałem, że dźwięki planetarne mają swoje archetypy, systemy nutowe mają swoje archetypy i te archetypy mogą być różne. Nawet jeżeli częstotliwości tonu planetarnego będą zbliżone albo bardzo mocno pokrewne z dźwiękami nutowymi. System tonów planetarnych i system nutowy, pomimo pokrewieństw czy pomimo podobieństw pojedynczych częstotliwości, różnią się od siebie jako całość. To znaczy, jeżeli mamy nuty, to nuty będą tworzyły harmonijne i melodyjne akordy. Będą to dźwięki, które będą się mieściły w pewnych prawach i prawidłach szeregu harmonicznego. Ta melodyczność ona będzie bardzo dobrze odbierana, bardzo dobrze rejestrowana, bardzo dobrze słyszalna. Będą te różne takie
wibracje, będzie ta soczystość dźwięku. I jeżeli mówimy o nutach, to najprawdopodobniej będziemy mówić właśnie o różnych przejściach harmonicznych i przejściach w akordach. I te energie aspektywne, jeżeli będziemy je analizować, one nie są tak jakby oderwane od rzeczywistości czy oderwane od szerszego kontekstu. One są umieszczone w szerszym kontekście. Będziemy mieli prawdopodobnie dźwięki, które są ze sobą połączone, na przykład CEG, czyli ten akord CEG, ten podstawowy korzeń harmoniczny, jeżeli tak można powiedzieć. Natomiast jeżeli będziemy operowali na systemie tonów planetarnych, jeżeli byśmy chcieli go wykorzystać do zagrania jakiejś melodii, która jest adekwatna do systemu nutowego, to szczerze mówiąc niekoniecznie będzie to coś, co będzie estetyczne, bo tony planetarne, one jako całość nie tworzą estetycznej oktawy dźwięku czy estetycznego systemu nut dźwiękowych. One tworzą po prostu zestaw częstotliwości, które w odpowiedni sposób mieszane ze sobą mogą wzmacniać, bądź osłabiać, bądź uzupełniać, bądź transformować pewne efekty psychologiczne czy pewne archetypy energii, które mają w nas zadziałać. Także te systemy, one jako całości są od siebie różne. Nuty będą różne od systemu tonów planetarnych i używanie tonów planetarnych w kontekście określonego systemu będzie uwydatniało te właśnie systemowe związki czy archetypy energii, które się tam znajdują. Tak więc biorąc pod uwagę różnice związane z samym zakresem odstrojenia tonów planetarnych względem nut muzycznych i biorąc różnice, które wynikają z całych kompleksów dźwiękowych, czyli zestawów tonów, tony planet i systemy nutowe, system siedmiu czakr na przykład, będą operowały na zupełnie innej modalności psychoenergetycznej. One będą od siebie w ten sposób odmienne. Tak więc ostatecznie w moich poszukiwaniach doszedłem do punktu, w którym już nie podchodzę krytycznie do tonów planet, bo mam cały szereg doświadczeń, które przekonują mnie, że jednak coś jest na rzeczy. Nie podchodzę też krytycznie do tonów planet, bo mam pewne rozumienie tego tematu, jak tony planet operują same z siebie, jak tony planet operują względem innych systemów odniesienia. Nie jestem krytycznie nastawiony, czy nie mam takiego niechętnego zdania do sprzedaży mis dźwiękowych opisywanych jako misy planetarne, co nie zmienia faktu, że nadal uważam, że opis mis planetarnych, jakie można dostać w sklepach w internecie, jest bądź był, bo nie wiem, co się teraz zmieniło, nie śledzę rynku tego. Ale w każdym razie wtedy, kiedy jeszcze obserwowałem i wtedy, kiedy jeszcze szukałem informacji, uważam, że ten opis był po prostu zbyt ubogi. Ostatnia rzecz, która przyszła do mnie jako wniosek, to też na podstawie tych różnych poszukiwań i tych różnych rozbieżności pomiarowych i tego faktu, że tony planet są to bardziej wąskie pasma częstotliwości niż ekstremalnie dokładne pomiary, jest to, że tony planet jako pewien system dźwiękowy możemy standaryzować. Standaryzacja polega na tym, że jeżeli ktoś już stworzył podobny system odniesienia i wykonał różne pomiary, to zamiast dodawać nieskończenie wiele tabelek, które mają trochę inne pomiary, możemy wykorzystać pewien istniejący standard, pewną rzecz, która funkcjonuje na rynku. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli kupuję misy planetarne, które są mierzone według systemu autora, na przykład Hansa Kusto, ale to nie ma sensu, żebym ja na przykład wykonywał pomiary na misach dźwiękowych w odniesieniu do zupełnie innych, trochę odmiennych pomiarów astronomicznych, jakie mogę znaleźć na Wikipedii. Te wszystkie rzeczy, które obserwuję w tonach planetarnych i w dźwiękach, skłaniają mnie jednak do tego, że możemy trzymać się standaryzacji, czyli jeżeli ktoś opracował pewien standard, a w przypadku tonów planetarnych od kilku dekad standardem są właśnie pomiary Hansa Kusto, możemy trzymać się tego systemu i możemy standaryzować nasze własne pomiary. Względem tego punktu odniesienia możemy się tego trzymać. Jeżeli chodzi o pomiary i obliczenia wykonane przez Hansa Kusto, uważam je za dosyć dobre.
wytwarzałem dźwięki syntetyczne na komputerze w oparciu o te opracowania. Porównywałem te dźwięki z innymi obliczeniami czy innymi pomiarami, jeżeli chodzi o ciała niebieskie, o ciała astronomiczno-astrologiczne. I uważam, że te pomiary, które dokonał Hans Kuss, to są bardzo fajne, bardzo fajnie oddają modalność czy oddziaływanie poszczególnych charakterystyk psychoenergetycznych.